Wirtualne spacery po Izraelu z Anispol Travel. Częstym miejscem wizyt zarówno pielgrzymów, jak i turystów schodzących z Góry Oliwnej w kierunku Doliny Cedronu i Getsemani jest kościół Dominus Flevit. Witam Was serdecznie w następnym odcinku naszych wirtualnych spacerów po Izraelu. Dziś ponownie zapraszamy Was do Jerozolimy, na Górę Oliwną. Jesteśmy mniej więcej w połowie jej wysokości, przed kościołem Dominus Flevit, czyli Pan zapłakał. Kościół poświęcony jest takiemu wydarzeniu z Ewangelii, które opowiada o tym, że Chrystus zapłakał za losami Jerozolimy, ponieważ przewidział, że w 70 roku naszej ery Jerozolima zostanie przez Rzymian zmieciona z powierzchni ziemi. O historii kościoła i tego miejsca dowiecie się z dalszej części naszego odcinka. Zapraszam. To ważne miejsce pielgrzymkowe, stanowiące własność kustodii Ziemi Świętej, odwołuje się do biblijnego epizodu, w którym Jezus zapłakał nad losem miasta Jerozolimy. Nazwa kościoła pochodzi od łacińskiego Dominus Flevit, co oznacza Pan zapłakał. Kościół został zaprojektowany przez włoskiego architekta Antonio Barlucciego i wybudowany w latach 1953-55 na ruinach bizantyjskiego klasztoru z V wieku. Jego unikalny kształt przypomina odwróconą łzę, co symbolizuje płacz Jezusa. Wnętrze kościoła zawiera mozaiki z V wieku, a także fragmenty wcześniejszych struktur, co czyni go miejscem o dużym znaczeniu archeologicznym. Dominus Flevit jest znany również ze swojej panoramicznej lokalizacji na Górze Oliwnej, skąd rozciąga się widok na Stare Miasto. Jest również miejscem wielu odkryć archeologicznych, w tym żydowskich i chrześcijańskich grobowców oraz osuariów z inskrypcjami w językach hebrajskim, greckim i aramejskim, datowanych na okres II świątyni. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego niezwykłego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naszych transmisjach spacerów po Izraelu. Zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału na YouTube Anispol Travel oraz do obserwowania nas na Facebooku i śledzenia naszej strony www.izrael24.pl. Zachęcamy również do zakupu naszej książki Sababa, czyli Izrael z przymrużeniem oka, którą dostać można w naszym sklepie internetowym Sababa, dostęp z portalu Izrael24.